Muay Thai to dość specyficzna i trudna dyscyplina sportowa. W sobotę gościł w Szczecinku mistrz świata z 2003 roku w tej właśnie dyscyplinie Maciej Skupiński. Jeszcze do niedawna był pan mistrzem świata w takim sporcie Muay Thai. Jak do tego doszło, może pan o tym powiedzieć? No, zawody mistrzostwa świata odbyły się pierwszy raz w sumie, wtedy kiedy ja walczyłem, to pierwszy raz poza Tajlandią odbyły się w Kazachstanie. No, pojechałem tam w ramach takiego z ramienia polskiego zrzeszenia Muay Thai. No i jakoś wyszło dzięki przygotowaniom, dzięki pomocy sponsorów przede wszystkim, bo ułożyłem tak jakby z własnej kieszeni, no i sponsorzy pomogli prywatni. No i dzięki temu jakoś pojechałem i stoczyłem tam 4 walki, wygrałem, wszystko tak się ułożyło, cieszę się bardzo, bo to jest historyczny sukces dla polskiego Muay Thai. No właśnie, mówimy o Muay Thai, a czym się różni Muay Thai od boksu tajskiego? W zasadzie to jest to samo. No, niektórzy jeszcze rozróżniają coś takiego jak Thai Boxing. To w zasadzie różnica jest taka, to jest trochę rozgraniczenie takie już na siłę robione, ale w zasadzie różnica jest taka, że nie używa się łokci w Thai Boxingu. Powiedział pan, że jest to historyczny sukces. No, rzadko się zdarza, żeby Polak był w tej dyscyplinie mistrzem świata, bo wiadomo, że rządzą tam inne nacje. No tak, przede wszystkim te Azjaci, ale nawet te kraje jak Rosja, Uzbekistan. Mają bardzo wysoki poziom, Australia nawet. No, cieszę się z tego powodu. Przyzna pan, że w Polsce no, jest wielki boom na sporty walki. Tych sportów walki jest mnóstwo i Polacy no, zaczynają pokazywać się na świecie. No jest boom. Teraz szczególnie właśnie te MMA jest takie bardzo modne. No szkoda, że to nie idzie w parze z pieniędzmi przez... Bo to właściwie są ludzie, którzy mają ogromną pasję, tak jak tutaj Wojtek z Januszem, z MMA Szczecinek. To w zasadzie dzięki jakiejś wielkiej pasji i zaangażowaniu to się wszystko rozwija. No, szkoda, no może to jakoś się z czasem zmieni. Jest pan też trenerem. Gdzie pan obecnie trenuje i kogo pan trenuje? No, w 2000 roku założyłem klub sportowy Serafin w Warszawie. Mam kilku zawodników, m.in. mistrza świata, dwukrotnego mistrza Polski. Już niektórzy zawodnicy walczą zawodowo nawet. Jak doszło do tego, że został pan tutaj przywieziony do Szczecinka, bo tak dosłownie było? No, współpracujemy już z Wojtkiem i Januszem dłuższy okres, dłuższy czas. No i w końcu miałem wcześniej jeszcze przyjechać na seminarium, ale nie pozwoliła mi na to choroba. W końcu się teraz znalazłem tutaj, no i myślę, że jestem tutaj nie pierwszy, nie ostatni raz. Czy coś już może pan po tym treningu powiedzieć o zawodnikach szczecineckich? Są to jakieś talenty albo osoby, które no być może gdzieś tam usłyszymy i zobaczymy na ringach, na matach w Polsce? No najważniejsze przede wszystkim jest to, że ich tu dużo przyszło i przede wszystkim ich zaangażowanie. Na pewno są jakieś talenty, tak w tak krótkim czasie nie można ich wyłapać, ale natomiast niektórzy mają naleciałości z innych sportów walki, ale najważniejsze jest to, że chcą ich. Na czym polega ten trening? Co pan im może przekazać? Teraz pokazuję taki jakby przekrój boksu, charakterystyczny technik dla Muay Thai. Teraz akurat właśnie walkę w klinczu przedstawiam tutaj zawodnikom. No a na następnym treningu mam nadzieję, że zdążymy jakoś to w takie walki zadaniowe jakieś. Jak pan myśli, czy to jest moda właśnie, dlatego tylu zawodników jest w różnych klubach w Polsce, czy też no, co może ta dyscyplina sportu akurat dać zawodnikowi, młodym ludziom, którzy zgłaszają się na treningi? No przede wszystkim ogromną satysfakcję i to jednak pomaga rozwijać człowieka. To jest ciężki trening, to jest coś, no na co trzeba, przecież ludzie płacą składki, oni nie chodzą za darmo, w zasadzie to żadnych pieniędzy z tego na razie nie ma. I myślę, że no przede wszystkim wielką satysfakcję z tego, prawda? Jest to sport, który nie jest sportem dla wszystkich. Nie każdy się do tego nadaje, nawet nie chodzi już o zawody, tylko o same treningi, no ale jest dużo ludzi, którzy się w tym odnajdują, no i musi dawać im satysfakcję, skoro to są ciężkie treningi, człowiek wychodzi zmordowany, spocony, z śniakami często, także... Często zadaję pytanie, kiedy rozmawiam z trenerami sportów walki, czy nie jest tak, że właśnie ci młodzi ludzie, którzy doskonalają swoje umiejętności, później przenoszą je na ulicę i czy to nie jest jakieś niebezpieczeństwo? Jeżeli chodzi o taką sprawę, no to przecież ten trening często jest tak nudny, nawet dla tych, którzy patrzą na te treningi, że jakiś chuligan, który będzie chciał się wyszkolić po to, żeby się być na ulicy, on cierpliwości nie będzie miał, nie wytrzyma i to nie jest tak, że można się czegoś szybko nauczyć. Tu trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić, cierpliwości i przede wszystkim no, musi być ten czas. To jest kilka może nawet lat, żeby coś się czegoś nauczyć, to kwestia może pół roku, ale to są często nudne treningi pozbawione jakiegoś takiego błysku. I mi się wydaje, że człowiek, który chciałby się szybko czegoś bardzo nauczyć po to, żeby to jakoś źle wykorzystać, nie wytrzyma tego. Był pan mistrzem świata, to dyscyplina dla twardzieli. Tam nie można być miękkim, właśnie niecierpliwym przynajmniej. Nie, nie można być.
trzeba po prostu podstawowe rzeczy po tysiące razy wykonywać po to, żeby potem się jakoś przydało na ringu. Czy już pan skończył karierę zawodniczą, czy jeszcze pan gdzieś walczy? Nie, no ja mam taką jakąś drobną kontuzję z kręgosłupem, także zrobiłem sobie przerwę teraz, ale myślę, że w pół roku dojdę do siebie na tyle, że będę mógł już zobaczyć jeszcze zawodowo. W miniony weekend w Słupsku w hali Gryfia już po raz trzeci odbyło się jedno z największych w Polsce.